Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy kontynuację pierwszej pięknej katechezy wygłoszonej przez Piotra wobec tysięcy zgromadzonych w Jerozolimie. Tłum, który wtedy jeszcze nie był tłumem, o którym można było powiedzieć, to są wierni Jezusa Chrystusa. To dzięki ogromowi łaski Bożej i tej prawdziwej katechezie, temu niezwykłemu świadectwu prostego rybaka, bo przecież widzieli, kto do nich przemawia. Nie ubrany w szaty faryzejskie, nie członek Sanhedrynu Wysokiej Rady, tylko zwykły, prosty mężczyzna z rękami rybaka, upracowanymi, twardymi. Stanął przed nimi i przemówił głosem Boga. I ta katecheza, to świadectwo sprawiło, że wielu z nich, jak słyszymy, ponad 3000, owego dnia przyłączyło się do Jezusa Chrystusa, poprosiło o święty chrzest. I to był taki dzień Chrztu Świętego, pierwszy oficjalny dzień Chrztu Świętego utworzonym chwilkę wcześniej w Kościele Chrystusowym. Siostry i bracia, w tegorocznym orędziu, które usłyszeliście przedwczoraj, a które możecie i przeczytać, i usłyszeć na naszym portalu, również na profilu na Facebooku, wiele uwagi poświęciłem wierze, która rodzi się z doświadczenia, spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. To łaska Boża, którą Bóg nam daje, sprawia, że wiara w nas wzrasta. Ale Pan Bóg wymaga od nas, byśmy w tym procesie wzrostu naszej wiary współuczestniczyli. Tu nie stanie się nic automatycznego. Nie będzie w ten sposób, że powiecie, ale okej, Panie Boże, ja przeżyłem 40-dniowy post. Mało tego, w tym 40-dniowym poście poszedłem nawet na rekolekcje. Uczestniczyłem w rekolekcjach w sieci. Byłem do spowiedzi, pojednałem się z Tobą. Przyjąłem Ciebie w Komunii Świętej Sakramentalnej. Każdego dnia staram się być na mszy świętej wieczornej i przyjmować Ciebie w sakramencie w Komunii Świętej Duchowej. Więc, Panie, ja zrobiłem wszystko. Teraz ruch jest po Twojej stronie, nie, droga siostro i bracie. To nie tak. Wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego jest głębokim procesem, który przechodzi w sposób ogromnie delikatny, powiedziałbym tak, intymny przez naszą duszę. Jeżeli nie będziemy mieli takiej duszy, jaką prezentuje dzisiaj Maria Magdalena, to niestety nic z tego nie wyjdzie. Będziemy tylko przychodzili, będziemy ludźmi, którzy być może żyją zgodnie z pewną tradycją, z pewnym zwyczajem obowiązującym w danej grupie społecznej, w danej grupie również religijnej, do której się zaliczamy, bo tak wypada, bo jesteśmy katolikami. Tak jak słyszymy od wielu pokoleń, Polska, naród polski to naród katolicki, ale kiedy próbujemy ścisnąć tę tezę i sprawdzić, ilu z nas jest prawdziwych katolików, okazuje się, że jest to zaledwie garstka. I przy tej okazji chciałbym was, siostry i bracia, również poprosić, by wyrazem naszej wiary w Jezusa Chrystusa było coś, do czego zachęca nas nasze państwo. Już właściwie od 1 kwietnia rozpoczął się w naszej ojczyźnie powszechny spis ludności. Taki spis jest rzeczą normalną. Dzisiaj ktoś zapytał mnie, ale księże biskupie, czy to jest potrzebne i czy to w ogóle ma jakiś sens. Taki spis jest rzeczą normalną, którą przeżywano od tysięcy lat. Z różnych powodów rządzący spisywali swoich obywateli, żeby mieć wiedzę o tym,
ilu nas jest, czym się zajmujemy, jak żyjemy, jaki jest stan posiadania tego, co posiadamy. Ale w tym spisie pojawia się pytanie intymne, pytanie dotyczące mojej wiary, mojej przynależności religijnej. Pomyśl, siostro i bracie, co odpowiesz w tym spisie. Co zakreślisz? Jaką wybierzesz opcję? Jakie wyznanie? Bo to jest ogromnie ważne. Nie dla mnie jako biskupa, bo ja nadal będę służył Jezusowi Chrystusowi z ogromnym oddaniem i ogromną pokorą każdego dnia, nawet gdyby się okazało, że całe moje postępowanie, całe moje posłannictwo miałoby być tylko posłaniem, aby się jedna osoba nawróciła, to i tak będę to czynił. Ale wiem, że jest was bardzo, bardzo wielu, którzy sympatyzujecie, którzy mówicie, że tak trzeba, że to, co czynimy w imię Jezusa Chrystusa, niosąc świętą Ewangelię każdego dnia, jest piękne, jest bardzo potrzebne, że przypomina wam również taką odnowę w Kościele Chrystusowym, która od czasu do czasu, co kilka wieków się pojawia, kiedy Duch Święty wzbudza jakąś nową formułę ewangelizacyjną po to, aby ona później rozlała się na cały Chrystusowy Kościół, odnawiając ją. Ufamy i wierzymy, że to, co czynię, to, co czynimy każdego dnia, jest właśnie takim małym pączkiem rozwijającym się w piękny kwiat w Chrystusowym Kościele. To nam się wszystkim bardzo podoba, ale jak ufamy i wierzymy, podoba się również, a nade wszystko właśnie Panu. Dlatego też w tym spisie proszę was, abyście, jeżeli podoba wam się to, co czynimy, abyście mieli odwagę zrobić to, aby napisać: moim wyznaniem jest katolicki Kościół Narodowy. To nie będzie żadne odejście od Chrystusowego Kościoła, nie. Bo katolicki Kościół Narodowy jest częścią Chrystusowego Kościoła. Nie jest jakimś nowym kościołem, nowym tworem, nie. Jest częścią Chrystusowego Kościoła. To Chrystus Pan poprzez Ducha Świętego powołał tę wspólnotę. A my jesteśmy tylko jej narzędziami. Jesteśmy waszymi pasterzami, którzy starają się każdego dnia najlepiej jak potrafią, godząc wielość obowiązków. Bo tak jak wiecie, żyjemy na wzór świętego Pawła Apostoła, czyli żeby nie obciążać was naszym życiem, bierzemy sprawy w nasze ręce, pracując, zarabiając na codzienny chleb, na utrzymanie kaplic, w wielu przypadkach na remonty tych kaplic. Takim znakomitym wyjątkiem jest między innymi nasza kaplica, gdzie to wasze serca, wasze zaangażowanie sprawiło, że mamy tę kaplicę tak piękną, jak mamy. To wasze serca, wasze zaangażowanie sprawia, że rośnie w czasach, kiedy kościoły się zamyka, kiedy się burzy, po to, by oddawać miejsce pod deweloperom pod budowę osiedli mieszkaniowych, w tym czasie rośnie na waszych oczach. Przepiękne dzieło Boże, jakim jest sanktuarium Matki Bożej w Niebowziętej świętego Szarbela we Florencji, koło Iłży. To wszystko świadczy, siostry i bracia, o tym, że to dzieło nie jest dziełem biskupa, nie jest dziełem kilku kapłanów, kilkudziesięciu kapłanów, nie jest dziełem kilkuset osób, ale jest dziełem Bożym, do którego wy dokładacie swoją rękę. Nie wstydźcie się tego. Dlatego też zachęcam was, kiedy i wy usiądziecie przed swoimi komputerami, by dać się spisać, bo można to zrobić, jak wiecie, bardzo dobrze online, samodzielnie. Byście również i wy mieli odwagę powiedzieć: tak, jestem każdego dnia na mszy świętej w tej kaplicy Najświętszego Sakramentu. Jestem co niedzielę na mszy świętej w kaplicy Najświętszego Sakramentu lub w wielu innych kaplicach tej wspólnoty. I z ogromną wiarą, ufnością, ale i przyjemnością, Panie Boże, wyznaję: jestem we wspólnocie katolickiego Kościoła Narodowego. Nie wstydźmy się tego. To jest bardzo potrzebne. Potrzebne jako również twoje świadectwo wiary.
Bo co słyszymy dzisiaj? Słyszymy z ust wielu młodych ludzi. W dniu wczorajszym podczas wieczornego spotkania usłyszałem to również, że jest taki zamysł wielu młodych ludzi, żeby pokazać prawdę o tym, jak wygląda kwestia wyznaniowości w Polsce. Co to oznacza? To oznacza, że wielu młodych ludzi próbuje odejść od Chrystusowego Kościoła. Droga siostro, drogi bracie, jeżeli w swoim buncie szukasz wspólnoty Chrystusowej, wspólnoty, w której znajdziesz Boga, to może to jest właśnie ten wybór, katolicki Kościół Narodowy. Dlatego zachęcam, abyśmy umieli się spisać, aby ten spis był również swoistym wyznaniem mojej wiary, wiary w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Siostry i bracia, ta katecheza, którą słyszymy dzisiaj z ust Piotra, jest ogromnie budująca. Ona zbudowała wiarę tych ponad 3000 ludzi. I pozwólmy, aby ten czas oktawy wielkanocnej był czasem, w którym katecheza, która płynie każdego dnia z tych ambon, była również tą katechezą, która zbuduje wiarę wielu tysięcy ludzi w naszej ojczyźnie, która odnowi tę wiarę, bo my żyjemy w trochę innej rzeczywistości. Tak naprawdę to ponad 90-kilka% nas, Polek i Polaków, jest ochrzczonych, czyli dotkniętych sakramentem Chrztu Świętego, uświęconych przez Chrystusa i później tak często spapranych poprzez różne zachowania w naszym życiu, poprzez nasze grzechy. Czasami również spapranych poprzez złe świadectwo tych, którzy powinni być waszymi przewodnikami, waszymi pasterzami. Ale to, co powtarzam od zawsze, jeżeli grzeszę, jeżeli źle was prowadzę, każdego dnia padam na twarz przed Panem, prosząc: wybacz mi, pomóż mi. Pomóż mi poprawić. Pomóż mi sprawić, aby ci, którzy być może dzięki mojemu niewłaściwemu zachowaniu czy słowu odeszli od Ciebie, aby powrócili do Ciebie. Modlę się każdego dnia o to. Ale siostry i bracia, nie możemy żyć ciągle tylko takim usprawiedliwianiem samych siebie. Odeszłam od Kościoła, bo tamten zrobił źle. Bo to nie usprawiedliwi Ciebie przed Panem Bogiem, kiedy Pan Bóg zapuka, abyś zdał sprawę ze swojego włodarstwa i swego życia. To Ty będziesz odpowiadała i odpowiadał za swoje życie, za to, jak go przeżyłeś. Zatem w tym drugim dniu oktawy wielkanocnej, w tej katechezie wielkanocnej, pytam was, siostry i bracia, jaka jest wasza wiara w Jezusa Zmartwychwstałego? Czy tylko taka powierzchowna, właśnie oparta na pewnych rytach? Byłem na rekolekcjach, przeżyłem triduum, tak jak przeżyłem. Byłem wczoraj i przedwczoraj na mszy świętej online. Byłem na rekolekcjach, ale to wszystko może być za mało, bo to poszło tylko po powierzchni. Nie weszło w ciebie, w twoją duszę. Nie sprawiło, że się naprawdę nawróciłeś. Dlatego niechaj ten czas, czas oktawy, jeszcze raz powtarzam, wielkanocnej, stanie się dla nas okazją zamanifestowania swej wiary. A tym takim materialnym przejawem tej naszej wiary niechaj będzie właśnie to, byśmy w tym czasie oktawy wielkanocnej wypisali Jezusowi laurkę. Jestem Twój. Jestem Twój. Szukaj mnie w katolickim Kościele Narodowym. Założenie.